Zapraszam bardzo serdecznie znanego nam wszystkim pana europosła, pana Jana Olbrychta. Bardzo proszę. Tak, proszę Państwa, zawsze jest ryzyko, jak wśród naukowców znajduje się zawodowy polityk, bo to trochę jest inna perspektywa, mimo tego, że ja gdzieś tam jednak pamiętam i staram się cały czas pamiętać o tym, że jednak głównie jestem socjologiem, który uprawia politykę, ale nie mogę być socjologiem w polityce, bo to jest bez sensu. Trzeba być kimś, kto ma zaplecze czy wykształcenie określone. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja nie chciałbym dzisiaj z Państwem dzielić się wspomnieniami tylko, jak to było, było sympatycznie, to właśnie w tym miejscu siedzieliśmy z profesorem Pipesem, rozmawialiśmy i tak dalej. To oczywiście jest niezwykle ważne, ja na końcu do tego jakby nawiążę. Chciałem natomiast zwrócić Państwa uwagę na to, jakie znaczenie ma postać profesora Pipesa dla Cieszyna. Znaczy i w ogóle, jaki jest kontekst tego honorowego obywatelstwa? W związku z tym, po pierwsze, w momencie, kiedy budowaliśmy samorząd, prawdę mówiąc, pytanie, które zadawaliśmy sobie wtedy, a szliśmy z różnych stron, ja szedłem jak moi koledzy z uczelni, zadawaliśmy sobie pytanie, co to znaczy miasto, gmina w nowoczesnych czasach? Na czym to polega? Czym to się ma różnić od tego, co było przed nami? Jak to ma być w wersji w sferze prawnej? Oczywiście jest kwestia osobowości prawnej, ale jak to się ma co do sfery symbolicznej? Jakimi symbolami miasto ma się posługiwać? Kim ma być burmistrz? Czy burmistrz, dla mnie to było bardzo wtedy ważne, ponieważ moi koledzy wtedy dali mi propozycję nie do odrzucenia. Jak wygraliśmy wybory, to powiedzieli, ktoś musi zostać burmistrzem. Więc pytanie, kim ma być burmistrz? Czy ma być nowym pierwszym sekretarzem partii? Czy ma być nowym naczelnikiem? Kim ma być dla ludzi, dla miasta i tak dalej? I co z symboliką tego miasta? Co jest w tych symbolach ważne? I wtedy jednym z elementów, który pojawiał się w wielu miastach w Polsce, była oczywiście chęć do nadawania tytułów honorowych obywateli. W niektórych miastach za szybko, niektóre miasta potem bardzo szybko się wycofywały z różnych tytułów, bo przynosiły po prostu wstyd miastu. A niektóre miasta, tak to w Cieszynie, wszystko idzie wolniej. Wszystko idzie wolniej, ale w gruncie rzeczy doszliśmy do takiego etapu, gdzie był moment, że trzeba nadać tytuł obywatela honorowego. Ale pytanie jest, co oznacza obywatel honorowy? Honorowy obywatel oznacza, że on nie jest mieszkańcem miasta. No nie może być honorowym obywatelem ktoś, kto w mieście mieszka. Pytanie jest, kogo miasto chce uhonorować za coś? Kogoś, kto w ogóle nigdy nie miał nic do czynienia z miastem, ale jest dla miasta ważny w swojej działalności. Albo ważny jest ze względu właśnie na to, że w swoim życiorysie nawiązuje do Cieszyna. Muszę powiedzieć, że nie spieszyliśmy się wtedy. A i wtedy pojawił się pomysł, o którym dowiedziałem się ostatnio, nie wiem, czy jest Marian Demidziąg na sali, ale Marian ostatnio mi powiedział, że pomysł, żeby uhonorować profesora w nadchodzących nowych czasach demokratycznych, pojawił się kilka lat wcześniej, niż powstał samorząd. To bardzo, bardzo interesujące, że w środowisku cieszyńskim pojawił się taki pomysł dużo wcześniej. I tutaj chciałbym nawiązać do pewnej rzeczy, jakby zdając sobie sprawę z tego, na czym polega specyfika Cieszyna. Ja przyjechałem do Cieszyna w 1976 roku i musiałem się miasta nauczyć. Miasta się uczyłem przez bardzo wiele lat, będąc na uczelni, potem zostałem burmistrzem. Wiele lat później wielu ludzi w Cieszynie myślało, że ja nie wiem o wielu rzeczach w Cieszynie, ja wiedziałem dosyć dużo. Natomiast pytanie dotyczy do tego, do jakiego miasta ja przyjechałem i w jakim mieście ja mieszkam. I tu się okazało. Okazało się, że to miasto w swojej historii ma ogromny potencjał historyczno-polityczny. I to jakby niewielu sobie z tego zdaje sprawę. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na tą salę. Znaczy to, że w historii Cesarstwa Austro-Węgierskiego pokój cieszyński jest tak ważny. Znaczy jak ktoś powie, skąd jestem z Cieszyna, nic nie mówi. Mówię Teszyn, średnio. Mówię Cieszynki, Strzelby. To już lepiej, bo widziałem Innsbrucku. A jak mi się Teszyn Frieden, no to mówią to u was? To niezwykle ważne wydarzenie historyczne. A ile było
A ile było w latach 90. awantur, czy powiesić portrety uczestników negocjacji tegoż właśnie pokoju cieszyńskiego, bo to niemieckie, bo to austriackie i tak dalej. To każdy element symboliczny w tym mieście gra. Nawet jeżeli sobie wszyscy nie zdają z tego sprawy. To jest ogromny potencjał historyczny, trzeba sobie zdawać sprawę. Ja powoli odkrywałem, jak pracowałem na uczelni, że jest w mieście środowisko ludzi bardzo dobrze zorientowanych w polityce, mało tego, zainteresowanych polityką, którzy właśnie mieli tego typu pomysły. Mnie do głowy nie przyszło, że profesor Pipes, o którym oczywiście wiedziałem, jest z Cieszyna. Dowiedziałem się wtedy, kiedy miałem kontakt właśnie z kolegami, którzy się tym zajmowali. Ale proszę uwagi, Państwo zobaczyli troszeczkę wcześniej, bo to wszystko musi się składać w jakiś obraz. Jest rok 88 i my razem z przyjaciółmi Czechami robimy wielką demonstrację Nigdy Więcej Bratniej Pomocy. Jest wielka demonstracja wzdłuż Olzy, którą wtedy robił świętej pamięci Jurek Koronchot z przyjaciółmi. To 88 rok, po drugiej stronie stały wozy pancerne i psy. A my po tej stronie razem z Czechami wołaliśmy Nigdy Więcej Bratniej Pomocy. Przy może niezbyt entuzjastycznej miłości dla braci Czechów, ale równocześnie z udziałem Obczańskiego Forum, które tam było. Proszę uwagi, przecież w tym okresie, przed zmianami, nagle zaczynają się pojawiać w Cieszynie ludzie, o których wiedzieliśmy z doniesień prasowych czy też działań politycznych. W Cieszynie zjawia się Jacek Kuroń, Adam Michnik, przyjeżdża do ratusza, do mnie wtedy jako do burmistrza przyjeżdżał kilka razy, Wacław Klaus, który powiedział, przyjeżdżam do pana, bo chcę się spotkać z polskimi politykami w ratuszu cieszyńskim. Dzisiaj Wacław Klaus to jest nie moja bajka, ale wtedy to on był strasznie proeuropejski. Wtedy przyjeżdżają ludzie, którzy się wcześniej spotykali w górach z opozycją czeską. Przyjeżdża Wacław Havel. Bardzo wielu ludzi się spotyka. Ja wtedy, na przykład, żeby państwu powiedzieć, jaki jest bardzo ciekawy kontekst, prowadzę Jacka Kaczmarskiego do oficera Straży Granicznej, do jego prywatnego mieszkania i on jeszcze przed zmianami udziela wywiadu do Radia Wolna Europa. Oficer Straży Granicznej z Cieszyna. W związku z czym i z Jackiem Kaczmarskim potem spędzamy dosyć dużo czasu zastanawiając się, jak to jest w ogóle możliwe. Proszę Państwa, czy to znaczy, że cały Cieszyn był rozpolitykowany? Oczywiście nie, ale w mieście była i jest duża grupa ludzi bardzo świetnie zorientowanych. Świetnie zorientowanych, żyjących kwestiami politycznymi, którzy chcą, żeby to miasto było widoczne. Stąd się pojawia pomysł profesora Pipesa, który na początku mnie wydaje się kompletnie irracjonalny. No gdzie Pipes, prawda? Pipes, taka postać, no, autor takich książek, bo wielka postać, doradca Reagana. No. Jak możemy to zrobić? Natomiast moi koledzy ty powiedzieli, no co się przejmujesz, no to jest Cieszyn, robimy, idziemy do przodu, w związku z czym spróbujmy to zrobić. W związku z czym mówię o tym dlatego, bo przecież jeżeli Państwo dzisiaj popatrzycie na miasto Cieszyn, ilu ludzi wie, że profesor Pipes jest honorowym obywatelem? Przecież nie wszyscy mieszkańcy. Wie o tym grupa mieszkańców, która jest zainteresowana. I dobrze, bo to ta grupa mieszkańców nadaje pewien ton, pewien charakter. Pytanie jest, ilu wtedy wiedziało, że chcemy nadać tytuł honorowego obywatela? Wiedzieli radni. I żeby nie było nieporozumień, wtedy, kiedy padł pomysł, dziś dyskutujemy, czy to Jurek Krochol zaproponował, czy Marian Dębiniok, że padł pomysł na honorowe obywatelstwo dla profesora Pipesa w czasie sesji Rady Miejskiej. To już, pamiętajmy, już było po pierwszych kilku latach. Oczywiście na sali odezwał się głos, dlaczego Żydowi? Trzeba o tym też mówić. W związku z czym był taki głos wśród radnych. W związku z czym, co się stało? Wszyscy pozostali radni w ogóle powiedzieli, że to jest skandal. Znaczy reakcja była natychmiastowa. Znaczy w ogóle jak przyszło ci to do głowy w ogóle, że coś takiego można powiedzieć? Ale powiedzmy sobie szczerze, Cieszyn jest normalnym miastem, w którym są ludzie, którzy mają bardzo różne poglądy. My przecież dyskusje wokół spraw żydowskich, wokół cmentarzy, którą panią przewodniczącą wielokrotnie dyskutowaliśmy, one rozgrzewały bardzo wiele środowisk, nie tylko w sensie technicznym czy finansowym, ale właśnie ze względów ideowych. I nagle pojawia się pomysł profesora Pipesa, no jest wielki człowiek, który jest z pierwszych stron, że tak powiem, gazet politycznych, dla politologów jest oczywiste, dla socjologów, w związku z czym dla nas jest to w ogóle niemożliwe. Myśleliśmy, że może przyśle list, że akceptuje. Okazuje się, że profesor przyjeżdża.
Co się okazuje? Przyjeżdża bardzo zwyczajny, normalny człowiek. Miły, sympatyczny, otwarty. Kompletnie pozbawiony gwiazdorstwa, co w środowisku politycznym, proszę mi wierzyć, wiem, jak wygląda. W związku z czym, mało tego, człowiek, który po tylu latach w Stanach Zjednoczonych mówi czysto po polsku. Znaczy, nawet nie ma naleciałości specjalnych, co zdarza się u gwiazd piosenki, które po 3 miesiącach już zapominają, jak to jest po polsku. A tu przyjeżdża człowiek, który mało tego, że jest, wie o tym, że jest znany, ale to tylko potwierdza tę tezę. Ktoś, kto jest wielki, jest bardzo skromny, bo i tak jest wielki, w związku z czym nie musi do tego niczego dokładać. W związku z czym profesor był coś zaskoczony przyjęciem w Cieszynie. Tłumów nie było, ale ci, którzy chcieli profesora, byli obecni. I ogromnie byliśmy z tego dumni, znaczy byliśmy wszyscy zaskoczeni, że to w ogóle wyszło, że coś takiego się zdarzyło. I wokół tego budowana była cała, jak to się mówi ładnie dzisiaj, story. Trzeba ją budować dalej. Jeżeli taki człowiek w swoich życiorysach wcześniej i potem później, potem w swoich pracach podkreślał, że jest z Cieszyna, to jest ogromny kapitał tego miasta. I trzeba to umiejętnie wykorzystać. Wtedy, jak mówię, to była sytuacja taka normalna, bo to miły, sympatyczny, normalny człowiek. Ja z nim spędziłem dużo czasu, dyskutując właśnie o różnych sprawach, łącznie z cmentarzami w Cieszynie żydowskimi. O tym też rozmawialiśmy z profesorem, jak to rozwiązać i tak dalej. W związku z czym, natomiast profesor oczywiście wtedy opowiedział historię tutaj przy tym stole, którą potem w kilku miejscach powtarzał, przekształcając. Jest to również w jego książce. To ta słynna historia, kiedy on wyszedł z domu i miał tam sznytkę, która mu spadła na ziemię i wtedy poznał, co to żal. Zobaczył konika na biegunach i poznał, co to jest zazdrość. No i najlepszy ten fragment, kiedy poszedł do sklepu kolonialnego, pamiętam, takie było sformułowanie tutaj na sali, i jak sprzedawca zapytał, kto zapłaci, to on powiedział, mój tatuś, i tak poznałem, na czym polega socjalizm. To piękna opowieść, króciutka, właśnie w stylu profesora. To nie była żadna napuszczana uroczystość w ratuszu cieszyńskim. Normalny człowiek, mówiący normalnym językiem, który trafia w sedno, mimo tego, że wiedział już wtedy, a pani burmistrz wie lepiej, że co do tego, żeby z domu zrobić muzeum, nie jest tak prosto w dalszym ciągu. W związku z czym, To było dla nas niezwykłe przeżycie i myślę, że dla nas to wszystkich, którzy byliśmy na sali, jak zobaczyliśmy, że mamy do czynienia z wielkim światem, wielki świat i ten wielki świat jest taki bliski ludziom, normalny, zwyczajny. A poza tym to, co ja starałem się powiedzieć już na ostatnim naszym spotkaniu. Postać Richarda Pipesa przywołuje historię tego miasta. Ona przywołuje jego przeszłość, jego złożone problemy, stawia pytania dotyczące wielokulturowości, wielowyznaniowości, ale pytania dotyczące środowiska żydowskiego w Cieszynie. Te pytania musiały być postawione. One wracają i one powinny wracać. Ostatnio o profesorze Pipesie mówiłem w Krakowie na Kazimierzu, zaproszony przez Centrum Kultury Żydowskiej. Właśnie mówiłem o profesorze Pipesie i pokazywałem film, który jest produkowany w Cieszynie. Ludzie byli zachwyceni. Znaczy, może nie zachwyceni w sensie, tylko poruszeni. Poruszeni, jakie to jest ciekawe. W związku z czym, ja chciałbym na tym zakończyć i powiedzieć Państwu, że spróbujmy wykorzystać w historii miasta, w jego budowaniu, jego tożsamości, pokazując profesora Pipesa jako taki element życia tego miasta. To jest środowisko żydowskie, które wydaje na świat tego typu człowieka, wielkiego człowieka, który nigdy nie rezygnuje z przyznawania się do tego, że jest z małego miasta. Przecież niektórzy wielcy nigdy się nie przyznają, jak pochodzą z małego miasta. Co innego, jak pochodzą ze stolic. Ale jak są z małego miasta, to nigdy się go nie przyznają. On wręcz przeciwnie. Dla nas wszystkich, którzy się zajmujemy polityką, oczywiście to jest elementarz. Książki trzeba przeczytać. Gwarantuję Państwu, ale to temat na inne spotkanie, że niestety większość tez, o czym Pan Profesor mówił, jest absolutnie dzisiaj aktualna. Włącznie z tym, że jak zaczęliśmy w parlamencie 2004, to byliśmy oskarżani jako polscy posłowie o rusofobię. Przez wiele lat byliśmy traktowani jako kompletnie nierozumiejący potrzeby chwili, tendencji historycznych i tak dalej. I nie daje nam satysfakcji dzisiaj mówienie o tym, a mówiliśmy. To niestety
niestety nie przynosi nam satysfakcji. To jest żal, że naiwność i ślepota i to, co było w słowie do roku amerykańskich wtedy. Proszę Państwa, w związku z czym chciałem powiedzieć tylko tyle. Bądźmy dumni z tego, że profesor Pipes jest naszym honorowym obywatelem. Jemu to do jego sławy nie było potrzebne. A nam, to jest, dla nas jest to niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali o nim, o historii Cieszyna, o wielkości Cieszyna w historii Polski, ale również Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Żebyśmy o tym wszystkim pamiętali, żebyśmy o tym nie zapomnieli. Ta postać nam to przypomina i żebyśmy tego nie robili tego raz na 20-30 lat, kiedy będzie rocznica śmierci na przykład, tylko żeby funkcjonowało to w świadomości obywateli, tych przynajmniej, którzy się interesują życiem społecznym, politycznym i tak dalej. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. Muszę powiedzieć, że dla mnie to było osobiście ogromne przeżycie i powtórzę tylko anegdotę, o której mówiłem w kinie, która była śmierć, kiedyś siedzieliśmy z profesorem i profesor, ja mówię, panie Zorze, jak to wyglądało do tego Reagana? No niech tak pan powie, tak praktycznie, jak to wyglądało, no bo to trochę jak się człowiek interesuje polityką, to dobrze wie, że praca eksperta to jest coś innego niż praca naukowca. To jest trochę inna zasada. I on wtedy mówił, jak rozpoczynaliśmy bardzo, bardzo tajne spotkania, to Reagan mówił, panowie, wszystko jest ściśle tajne, po czym podnosił tam za taką stronę i mówił, tak, Andropow, do ciebie też mówię. Także to jest anegdota, już ja o nim mówiłem, ale absolutnie taka pokazująca świetnie, że trzeba mieć również dystans i do swoich doświadczeń, i do tych doświadczeń takich ogromnych. Wielki świat, proszę Państwa, wielki świat, ale my też nie jesteśmy najgorsi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu doktorowi za przedstawienie i zbliżenie nam kolejny raz tej pięknej postaci, ale rozważamy działalność naukową, polityczną pana profesora Pipesa. Ale do tego wszystkiego powinno być takie spojrzenie kontekstualne, bo to wszystko zależy od życia osobistego, od życia rodzinnego. To w tej książce Żyłem króciutko wspomniał o swojej rodzinie, o swoim małżeństwie. Pozwólcie Państwo, że przeczytam te kilka zdań. Nie uważam, aby moje małżeństwo, które weszło w szóstą dekadę, było przedmiotem zainteresowania dla kogokolwiek, oprócz nas samych, i nie będę mu poświęcał więcej miejsca. Od samego początku byliśmy całkowicie sobie oddani i zdecydowani odnieść sukces. Moja matka powiedziała, że pasujemy do siebie jak przykrywka do czajnika. Choć Irena nie jest naukowcem, znakomicie dostosowała się do osobliwej atmosfery intelektualnej tego środowiska, w którym znalazła dla siebie miejsce, a mnie stworzyła wspaniałe otoczenie. Uzupełnialiśmy się doskonale. Parafrazując powiedzenie Waltera, ona przejęła dowodzenie nad ziemią, a ja nad chmurami, i wspólnie utrzymywaliśmy nasz mały świat w odpowiednim porządku. Jej urok, piękno i radość życia nigdy mi się nie spowszechniały. Moje małżeństwo było dla mnie niekończącym się źródłem radości i siły. W książce, którą zadedykowałem żonie po obchodach naszych złotych godów, podziękowałem mi za stworzenie mi idealnych warunków do uprawiania nauki. Niektóre feministki były oburzone tym wyrazem hołdu, interpretując jako poświęcenie jej życia, by gotować i prać dla mnie. Wyraźnie nie mają pojęcia o tym, że warunki oznaczają nie tylko moje fizyczne wygody, lecz także i ponad wszystko te duchowe. Oto kilka zdań pana Richarda Pipesa. Na końcu powiedział te duchowe, bo to był człowiek, który nie manifestował swojej wiary. Ale był to człowiek głębi.
I w tej książce też napisywał, że to wszystko, co w rodzinie, to wszystko, co zawdzięcza pracy naukowo-dydaktycznej, zawarł też w dwóch zdaniach. Nigdy wówczas ani obecnie nie wątpiłem w istnienie Boga i Jego dobroczynnej zwierzchności. Nigdy też nie odczuwałem potrzeby udowodnienia tego. W samej rzeczy istnienie Boga jest wszystkim, czego jestem absolutnie pewien, gdyż Jego obecność czułem zawsze i wszędzie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tych zdań.